Gramy. 10 września, kłania się Marcin Masny. Najpierw, zanim dojdę do masonerii, do masonów konkretnych, nawet po nazwisku, to najpierw mam pytanie do Państwa, czy głosować w Warszawie na Sebastiana Rosa, Seba Rosa, Happenera, Korwina Bis, czy na cichą Dianę Ruchniewicz od Brauna. Nie chcę teraz opowiadać o tym, co tam, jak komentuje ostatnie happeningi Sebastiana Rosa, bo wydaje mi się, że nie muszą trafiać do, czy mogą zniechęcać część elektoratu warszawskiego i też tego wyspiarskiego, na który liczy u siebie na Wyspach Brytyjskich, ale to nie chcę tego komentować. Natomiast no, jest też Diana Ruchniewicz od Brauna do głosowania z Konfederacji. W zasadzie chyba tradycjonalista, konserwatysta, monarchista Braun nie powinien wpychać kobiet do polityki. Kobieta ma w tym tradycyjnym świecie inną rolę. No a właśnie tutaj widzimy kobiety wokół Brauna i to nie jedną. No nie wiem, czy Karolina Pikuła, która zastąpiła Sławomira z Rybnika jako taki no, najbliższy współpracownik Grzegorza Brauna, czy ona jest, czy to dobrze, żeby ona była właśnie w polityce, bo jest kobietą, ale to już jest pytanie do samego Grzegorza Brauna i do jego otoczenia, czy to właśnie o to chodzi. Nie wiem, to tylko pytanie. W samej koronie też pytają o to, czy rzeczywiście tyle kobiet ma być w Sejmie koniecznie i czy to ma, no, może właśnie dobrze, tak. I pytają też, jaką rolę odgrywa Karolina Pikuła. Pytają i nie mają odpowiedzi, więc ja też odpowiedzi nie mam, ale powtarzam pytanie. No, wracając do Sebastiana Rosa, przeczytam jeden z jego tweetów ostatnich, o dzieciach tym razem i o dzieciach będzie. Dzieci należą do rodziców. To jest dokładnie powtórzona opinia Janusza Korwin-Mikkego. Dzieci są własnością rodziców, w jego opinii. Sebastian Ross to powtarza i pisze: nie zmienia tego fakt, że istnieją psychopaci pokroju libertarianina, to jest jakiś tutaj uczestnik zabawy w Twittera czy w X, istnieją psychopaci, którzy chcą zabić własne dzieci. Dlatego za morderstwo powinna być kara śmierci, żeby wybić mu z głowy takie pomysły. Tutaj uwaga, Seb Ross różni się od Korwina w tym, że Korwin wzorem, czerpiąc z prawa starożytnego Rzymu, uważa, że jednak ojciec rodziny, pater familias, może dysponować życiem swoich domowników. Tak? Do tych domowników należą też dzieci. Słudzy czy niewolnicy, jak ich tam nazwać, także żona, chociaż nie zawsze, bo to zależy skąd ta żona się wywodzi, z jakiej rodziny. To samo jest w islamie zresztą, w prawie, w szariacie, prawda, żona jest, nie jest własnością męża, tak, ale mąż ma nad nią dużą władzę, no ale jest też trochę jakby wykupiona od innej rodziny i może do tej rodziny wrócić. No ale dobrze, wróćmy do Seba Rosa, czytam dalej. Teraz niestety dzieci należą do państwa, nie poślesz go na szczepienia, jest kara. Sprzeciwisz się zmianie płci przez nieletniego, kara. Ba, tutaj od razu dodam, przerywając lekturę Seba Rosa, że w Ameryce poszczególne stany wprowadzają, chyba na razie jeden stan wprowadził, czy wprowadza przepis o odbieraniu dzieci rodzicom, którzy nie chcą się zgodzić na zbrodnie na swoim dziecku. Trzeba, czytam dalej Rosa, pogonić państwo z naszych domów. Na to odpowiedział znany aktywista propisowski, żydowski aktywista Jan Śpiewak, miejski działacz, do niedawna młody działacz miejski, teraz już taki raczej mocno średnim wieku działacz młody. Pisze Śpiewak, syn Śpiewaka, miałem przyjemność znać jego ojca oczywiście, jak wielu studentów. Pisze Śpiewak tak: dlatego tak ważne jest, żeby wreszcie usunąć z polskiego prawa pojęcie władzy rodzicielskiej. W
ważne jest, żeby taki jakiś sepros nie mógł się rządzić i panoszyć. Usunięcie władzy rodzicielskiej i zastąpić je pieczą, proszę pamiętać to słowo, lub odpowiedzialnością. Proponują to Instytut Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Dokładnie tak przeczytałem, proponuje to Instytut. Czyli rodzice są odpowiedzialni, ale z tą odpowiedzialnością za dzieci nie wiążą się żadne uprawnienia. Według nie Jakuba, tylko Jana Śpiewaka. I teraz przeczytam, co ten Instytut Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka ostatnio zorganizował. To było 6 września w gmachu Sejmu RP. Cały czas na odpowiedzialność rodzicielską, nie władzę. Było to spotkanie w ramach posiedzenia parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka. Patronował mu Instytut Praw Dziecka Janusza Korczaka. No to jest, dodam, spadkobierca inicjatyw Marii Łopatkowej, o której za chwilę. Otóż eksperci 6 września w Sejmie przyjrzeli się pojęciom władzy rodzicielskiej oraz rodzicielskiej odpowiedzialności z perspektyw psychologicznej, prawnej, psychospołecznej, prawnej, etycznej i pedagogicznej. Padło wiele ważnych słów na temat filozofii prawa rodzinnego, którego istotą powinna być odpowiedzialność rodzicielska, a nie władza rodzicielska. Proszę Państwa, próbę usunięcia władzy rodzicielskiej z kodeksu rodzinnego opiekuńczego podjęła w Senacie, i to w Senacie skutecznie, w roku 1995, Maria Łopatkowa z PSL-u. O tym PSL-u za chwilę. Teraz przeczytam, co było w tej ustawie. Będę patrzył trochę w bok, bo patrzę na swoją starą gazetę. Najistotniejszym elementem ustawy o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz innych ustaw, zgodnie z prasowymi enuncjacjami twórców, na przykład Dziennik Rzeczpospolita, 30 listopada 1994, 4 stycznia 1995, jest likwidacja w Polsce instytucji władzy rodzicielskiej, a ponadto ułatwienie pararządowym, napisałem pararządowym, społecznym, kursywą, organizacją precedensowych spraw wytaczanych przeciw rodzicom i wreszcie maksymalne ułatwienie władzy sądowniczej pozbawiania rodziców uprawnień rodzicielskich i tak już przez ten projekt znacznie ograniczonych. Władzę rodzicielską, a zatem odpowiedzialną troskę rodziców o dzieci, miałaby zastąpić piecza rodzicielska, piecza. Czyli to, co teraz powtarza po 30 latach prawie Jan Śpiewak. Rodzi się pytanie o to, jaka instytucja uważałaby się za uprawnioną do udzielania i odbierania tej namiastki władzy rodzicielskiej. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym projekt dodaje artykuł 95 prim, wyszczególniający dobra osobiste dziecka. Zalicza się do nich tak rozciągliwe w praktyce prawnej pojęcia jak miłość, nietykalność cielesna i styczność osobista z osobami bliskimi. No, im bliżej naszych czasów, tym więcej było tej styczności z osobami bliskimi, tym bardziej rodzice są tym zaniepokojeni. Żaden komentarz nie wyjaśnia, czytam dalej, czy pod pojęciem osoby bliskiej nie może kryć się na przykład dorosły deprawator nastoletniego dziecka albo młodszego. Zgodnie z projektem dziecko, które ukończyło 13 lat, miałoby prawo samodzielnie dochodzić ochrony swych dóbr osobistych. Zabawne dość, prawda? To jest ta część. No dobra, to potem, co najwyżej potem, bo teraz już nie będę, już dość tych dygresji było. Projekt przewiduje jednak okoliczność, że dziecko, zwłaszcza jak sądzę w precedensowej sprawie, nie zechce pozwać swych rodziców przed sąd. Nowo projektowany artykuł 61 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego głosi: w sprawach o ochronę dóbr osobistych dziecka organizacje społeczne oraz fundacje mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli. Wykaz tych organizacji oraz fundacji ustala minister sprawiedliwości, na razie Ziobro. Kto nim będzie po wyborach, tego nie wiemy. Pewnie on by też bardzo chciał, ale wszystko może się zdarzyć. Myślę, że Ziobro by się nie odważył podjąć takich działań, no ale jak mówię, niekoniecznie on będzie ministrem. I nie zawsze, wiadomo, że nie zawsze będzie. Artykuł 509 Kodeksu Postępowania Cywilnego projektodawca uzupełnia paragrafem drugim głoszącym, że w sprawach z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi orzeka jeden dyżurujący sędzia bez udziału ławników w każdym czasie
o każdej porze i w każdym miejscu. Cieszę się, że ja nie jestem pewny, czy by się nie zgodził na coś Ziobro, bo wiemy, że generalnie jego działalność jako ministra, jako prawodawcy zmierza do rozbicia rodzin, tak? On rozbija rodziny, więc może jednak Ziobro by, przynajmniej małżeństwa, tak? Bardzo ułatwia, wręcz hiszpańskie projekty już nam wprowadza o tam wyrzucaniu z domu no, teoretycznie mężów, praktycznie się okazuje, że mężowie też korzystają, więc żony też mogą być wyrzucone z domu. Dobrze, no, równouprawnienie mamy. Dobrze, to tyle. Przeczytałem na razie projektu sprzed niemal 30 lat, a teraz wyjaśnię, co to, kim była Maria Łopatkowa z PSL-u. Była, to jest pokolenie lat, dzisiaj by miała prawie 100 lat. O tym pokoleniu zaraz będę właśnie opowiadał. Łopatkowa była długi czas działa tam działaczką nauczycielską. Jak wiemy, nauczyciele, nauczycielstwo, szkoła, szkoła powszechna i kultura, w tym kultura masowa, no to są te pedagogika, to są te obszary, na których bardzo ostro działały różne organizacje, tak zwane świeckie, obu nurtów, głównego nurtu globalnego, tego masońskiego i tego nurtu marksistowsko, powiedzmy sobie, stalinowskiego, który u nas rządził akurat w czasach PRL-u, ale masoneria też była obecna, o czym też zaraz wspomnę. W PSL-u właśnie były dwa skrzydła. Było to normalne skrzydło, takie PRL-owskie właśnie, bardzo przaśne, w dużej mierze właśnie ludowe, tam było sporo prawdziwych ludzi z ludu, chłopów, znaczy potomków dzieci chłopskich. No i było to skrzydło masońskie, dokładnie masońskie właśnie, bo nie tylko Stronnictwo Demokratyczne, na przykład z masonem Januszem Korwin-Mikkem, grupowało kontrolowanych przez aparat PRL-owski masonów. Również PSL. Takim eminentnym przedstawicielem tego nurtu masońskiego był Mikołaj Kozakiewicz, który w pierwszym Sejmie Kontraktowym był marszałkiem. Jeśli dobrze pamiętam, był marszałkiem był chyba, tak? Taka anegdotka, bo za mało tych anegdotek z życia było ostatnio. W 1992 albo 3 roku udałem się, nie pamiętam po co, do świeżo przybyłych do Warszawy numerariuszek Opus Dei. Gdzieś to było w okolicach Marszałkowskiej, w starej kamienicy. Poszedłem pod wskazany numer mieszkania, a drzwi w drzwi, po sąsiedzku, patrzę na tabliczce, Mikołaj Kozakiewicz. No, nic, koniec anegdotki. No i była Łopatkowa, o której nie wiem, czy należała do jakiejś masonerii koedukacyjnej, czy kobiecej. Kozakiewicz był masonem. Nie wiem, czy się chwalił tym, że jest masonem, ale publikował w Wolnomularzu Polskim. Bardzo chwalił masonów zawsze i no, prosta sprawa. No i był seksuologiem i bardzo walczył o to, żeby właśnie jak najwięcej było seksu i żeby młodzież się uczyła seksu. No, to jest to, czego co mamy teraz już na dużo większą skalę i bardzo, dużo bardziej rozbudowane, aż do no, aż do zbrodni, tak? Aż do zbrodni na dzieciach. No i tak, przepraszam, że znowu jeszcze o tym Kozakiewiczu. Tamto pokolenie, ci urodzeni w latach 20. powiedzmy, ubiegłego wieku, mogliby tego nie akceptować dla jasności. Bo masoneria jest, rozwija się, tak? Rozwija się niestety w złą stronę, ale się rozwija. To znaczy nie masoni sprzed 100 czy 200 lat nie przewidywali dalszego ciągu rozwoju tej myśli przewodniej. Tam są pewne w masonerii elementy istotne, które się nie zmieniają od tych tam 300 czy więcej pewnie naprawdę lat. Bo ujawnienie masonerii to jest 1717, ale ona istniała wcześniej. Natomiast w tych sprawach powiedzmy takich społecznych, prawnych, ustrojowych i tak dalej, no to tutaj jest rozwój. Wielu masonów starej daty mogłoby nie akceptować tego, co współczesna masoneria robi i głosi.
Była właśnie łopatkowa. Właśnie, nie, no nie wiem, masonka, nie masonka. Skoro już o masonach mowa, zaraz, no to właśnie jeszcze miałem coś powiedzieć. Jeszcze jedna dygresja, przepraszam. Niektórzy to znoszą jakoś. W kwietniu ubiegłego roku tutaj opowiadałem o moim mistrzu, Aleksandrze Geisztorze, królu masońskim, mistrzu wielu historyków, na przykład profesora Romana Michałowskiego, który zupełnie masonem nie jest jako żywo, podobnie jak ja zresztą, i któremu zawdzięczam bardzo wiele, zwłaszcza lektur łacińskich, więc skoro nazwiska dzisiaj, no to komuś mogę podziękować, no dziękuję. I takie mam pytanie do Leszka Żebrowskiego. Pan Leszek Żebrowski zna historię werbunku masońskiego Aleksandra Geisztora w Wielkiej Brytanii w środowisku naukowym, z tego co kojarzę, na jakimś stypendium. Tam były różne problemy wiosną 2022 roku, ale teraz może, jeżeli do niego to dotrze, co teraz mówię, to może przy jakiejś okazji opowie po prostu, jak mój mistrz mason został zwerbowany do masonerii, jak został zwerbowany do służby bezpieczeństwa, jak był werbowany, to nawet na Wikipedii można przeczytać. To się zaczęło w 1945 czy 1946 roku. Natomiast jak został zwerbowany do masonerii, to jest ciągle tajemnica, bo esbecja już nie istnieje, a masoneria istnieje i nie ujawnia swoich tajemnic. A więc to jest pytanie do pana Leszka Żebrowskiego. A teraz wracam do historii projektu Marii Łopatkowej, żeby zamiast władzy była piecza rodzicielska. Podjąłem bój z tym projektem, który zyskał większość w Senacie. Senat go przegłosował, posłał do Sejmu. Pisałem o tym w gazetach, pisałem też we własnej gazecie. Ta gazeta. O, jest właśnie. To jest taka gazeta była. Taką gazetę wydawałem w latach 95-96. I tutaj był taki tekst. O, skąd się wzięła senator Łopatkowa? Ale pisałem też w wielu innych gazetach. Do tego stopnia ją prześladowałem, tę biedną Łopatkową, że napisała pismo specjalne do prymasa Glempa, kto go jeszcze pamięta, żeby uciszył tego masnego. To nie było dokładnie tak, ale sens był taki. Prawdę mówiąc, chyba mniej więcej tak to było, no bo to pismo, z tego co pamiętam, było w bardzo ultymatywnym, takim wręcz niegrzecznym tonie. Prymas Glemp mnie nie uciszył. Natomiast profesor Maciej, przepraszam, nie Geisztor, tylko Giertych, zupełnie nie mason. Skoro już dzisiaj nazwiska, to niech padnie to nazwisko. Profesor Geisztor, obecnie 87-letni ojciec słynnego celebryty polityczno-prawiczego, pomógł zbierać podpisy pod protestem. To nie były czasy internetu, ani nawet komórek jeszcze nie było, więc czy komórki były, ale mieli je tam, to takie były cegły wielkie, co tam biznesmeni nosili, zanim ktoś za biznesmenem nosił cegłę, tak? I on czasami, ten biznesmen z tej cegły korzystał z wielką anteną. Więc nie było tych wszystkich udogodnień i zebrać podpisy pod protestem było trudniej. Teraz listów protestacyjnych tam w internecie są miliony i nikt ich nawet nie czyta. Natomiast wtedy to miało pewne znaczenie, jeżeli się zebrało parę tysięcy podpisów, co się wtedy udało, w dużej mierze dzięki profesorowi Giertychowi. No i ja po prostu też składam po wielu latach podziękowanie, bo zrobił kawał dobrej roboty. Ruska onuca, podobno. Ale właśnie te ruskie onuce, o czym zaraz znowu jeszcze będzie, te ruskie onuce zrobiły kawał dobrej roboty w Polsce. I jeszcze się przydadzą. W Sejmie posłowie PSL-u, tego samego PSL-u, z którego w Senacie była Łopatkowa, to z tego drugiego skrzydła, posłowie PSL-u i BBWR-u, tej takiej partyjki Wałęsy niby, skutecznie tę sprawę w Sejmie poprowadzili. Akurat wtedy żadnej tam tak zwanej prawicy w Sejmie nie było, bo się podzieliła i nie weszła do Sejmu. To też będzie wspomnienie.
W 1993 roku były te wybory. Ja byłem dziennikarzem w tygodniku Ład. Nieistotny, ale prawdę mówiąc, chyba wspominany wciąż jeszcze przez niektórych. Tam karierę zaczynało iluś ludzi, a kilku ludzi się uwiarygodniło. Na przykład Robert Nowak, Jerzy Robert Nowak przez Ład zamienił się z funkcjonariusza PRL-u w działacza prawicowego. I ja w tym. No. W tym władzie robiłem wywiady z politykami, takie niegrzeczne te wywiady. Pamiętam, że Kaczyński był bardzo niezadowolony ze mnie. Jakiś był wicepremier, który kazał mi 15 minut czekać i nic nie robił, bo widziałem przez szparę, że tam w gabinecie po prostu chodzi sobie w tej mnie zmiękcza. Więc ja po 15 minutach powiedziałem sekretarce, że ja już sobie idę, bo pan premier nie ma na mnie czasu. I proszę Państwa, sekretarka pana premiera po paru dniach zadzwoniła, że pan premier jednak chce tego wywiadu i tym razem czekał na mnie w drzwiach. Także tak czasami jest skutecznie. Tak przy okazji to wspominam, to wspomnienie jest dla tych, którzy tam teraz każą czekać czasami na spotkaniach. Ja czekam grzecznie, bo już nie jestem taki młody i bohaterski, ale mógłbym też sobie pójść. Więc tak, więc co tam było z tym, w tym Ładzie, coś o tym Ładzie opowiadałem, ja już nie pamiętam, ale właśnie, że jak przegrali prawicowi przywódcy Macierewicz, Tomaszewski, Kaczyński, przegrali te wybory, nikt nie dostał 5%, to mieli przyjechać do Ładu na dyskusję redakcyjną i nikt nie przyjechał, tylko chyba Macierewicz jakoś w miarę wiarygodnie wytłumaczył z tego. No dobra, więc właśnie nie było ich w Sejmie, byli PSL-owcy, był BBWL jako prawica i wtedy z PSL-u, z tego co pamiętam, najwięcej zrobił Tadeusz Tamborski. Wówczas jeszcze całkiem młody człowiek, nie miał 50 lat, chyba może 50 miał. Mówię o Samborskim, bo jeżeli trzecia droga wejdzie do Sejmu, to on znów będzie posłem, bo ma jedynkę w Legnicy, w okręgu numer 1. Też podobno Ruska Onuca, zresztą no, musi być Ruska Onuca, jak był młody, tam ponad 50 lat temu studiował w Moskwie, był dyplomatą na wschodzie, gdzieś w różnych miejscach. No tak, a no tak, no, na wschodzie, ale no, usunięte to z Wikipedii tamto i owo, ale to nie ma sensu, bo ludzie i tak wiedzą, gdzie studiował Samborski. A dla mądrych ludzi no to jest argument, że to jest człowiek wartościowy. Stary, doświadczony człowiek, który zna Rosję i Rosjan. Ci ludzie porobili kariery, których wtedy poznał. Wszystko. W Niemczech, czy w Ameryce, czy we Francji ktoś taki byłby skarbem narodowym. Bo w polityce tacy ludzie są najcenniejsi. A w Polsce no to jest Ruska Onuca. A to właśnie on jako Ruska Onuca robił takie pożyteczne rzeczy, jak na przykład uwalenie ustawy znoszącej władzę rodzicielską w Polsce. No kto tu jest prawicą? Kaczyński? Macierewicz? Czy raczej Samborski? Pytanie. Myślę, że odpowiedź jest oczywista. I będzie niezbędny Polsce, dlatego że reset z Rosją jest bardzo prawdopodobny. Nie jest nieuchronny, bo nic nie jest nieuchronne, jest bardzo prawdopodobne. Niezależnie od tego, kto będzie rządził w Ameryce, być może trzeba będzie w Polsce odsunąć ludzi, którzy tutaj splamili się wojną z Rosją i trzeba będzie przesunąć do władzy ludzi, którzy się nią nie splamili. I do tych ludzi, do tego dochodzą tacy właśnie doświadczeni ludzie, którzy Rosję znają i to się generalnie mieści w ogóle wielkim projekcie, o którym tutaj wspominałem wczesną wiosną. Wielki projekt geostrategiczny to jest kto z kim, a mamy Rosję, Chiny i Amerykę. Czy Ameryka z Rosją, czy Rosja z Chinami, czy każdy przeciwko każdemu. No, tutaj jest też bardzo wiele wariantów pośrednich. Ja się opowiedziałem wtedy i opowiadam się dziś również za projektem, ażeby Ameryka i Rosja nie wojowały ze sobą, tylko współpracowały. To nie musi być żaden sojusz, nic takiego, a zwłaszcza nie musi być sojusz przeciwko komukolwiek, w domyśle przeciwko Chinom,
ale to na pewno nie może być wrogość, a bo to zwłaszcza dla Polski jest, jak widzimy, szkodliwe. My jesteśmy zagrożeni po prostu cały czas w strefie zgniotu. Więc głosujmy, kto jest z okręgu pierwszego na Samborskiego. Może zbije mnie za to wezwanie Robert Grzechnik z Konfederacji, który tam kandyduje, który bardzo ciekawie wszedł na jedynkę Konfederacji, bo dwaj się tam pokłócili, prawda, na prawyborach słynnych w Legnicy, dwaj panowie, i tak się dziwnie stało, że żaden z nich, chociaż któryś z nich powinien być zwycięzcą, ale żaden nie został zwycięzcą, a zwycięzcą został młody przedsiębiorca i radny PiSu, uwaga, radny PiSu z Wrocławia, Robert Grzechnik. Ja nie wypominam mu tej otwartości na PiS. Niektórzy mu wypominają, twierdzą, że Grzechnik będzie naturalnym zasobem PiSu w nowym Sejmie, bo jest taki no, właśnie otwarty na PiS, no przecież dopiero w lipcu bodajże, no tak, dwa miesiące temu wystąpił z klubu PiS w Radzie Wrocławia. No, być może on jest stary UPR-owiec w ogóle, więc stary, jest w ogóle młody, ale jest stary UPR-owiec w tym sensie, że jest korwinista i prowadził taką politykę korwinowską w Radzie Wrocławia. Ale nie zmienia to faktu, że ponieważ Sutryk jest zły, no i ten układ wrocławski jest zły, no to on z tym układem walczy no, w ramach no, większego też układu, tylko pisowskiego. Pytanie, czy będzie chciał w nowym Sejmie walczyć z układem platformianym, też w ramach układu pisowskiego, czy też nie? No, to jest pytanie, ale ja na to pytanie też nie mam odpowiedzi, jak na wiele innych. Może ktoś odpowie w komentarzach, może jakoś inaczej. Ja nie zbije mnie chyba Grzechnik. No, to ostatnio mnie próbują bić. Wczoraj mnie ktoś próbował zbić, tak niby na żarty. Ale to już nie będę opowiadał. Skoro mowa o biciu, to ja z kolei jakieś obiecuję bęcki też komuś, mianowicie koledze, który wczoraj puścił sensację o śmierci Winnickiego. Dodam, że tym kolegą nie jest Marek Majcher, którego to podejrzewano. No, obiecuję bęcki, jak się tylko zobaczymy z tym kolegą. Przy czym oczywiście ustalę z kolegą zawczasu, jakie to będą bęcki, także spokojnie, nie bój się mnie. Nie bój się mnie, to mnie biją, a nie ja biję, więc na tym kończę, proszę Państwa, bo zbliża się już pół godziny, a to w niedzielę nie da się dłużej słuchać. Bardzo Państwa proszę o no, komentarze właśnie rozmaite, bo ich tam dużo zaczepek zrobiłem w tym filmiku. Może ktoś zainteresowany z różnymi sprawami zechce się odezwać publicznie albo nie publicznie, jest mój adres. Proszę o kciuki w górę, subskrypcję i proszę o 5,50, czyli ubiegłoroczne 5 zł z dodatkiem inflacyjnym lub wielokrotność 5 zł 50 groszy na moje potrzeby spożywcze, które niestety są coraz bardziej wyrafinowane, bo po prostu coraz lepsze słodycze jem. Nie świadczy to dobrze o mnie i wiem o tym. Żegnam się z Państwem, do następnego razu, do zobaczenia.